Ruszamy w dalszą drogę, szlakiem zdrowia. Czas na postanowienia noworoczne, a na zadbanie o swoje zdrowie zawsze jest odpowiedni moment. Można to zrobić z pomocą owoców i warzyw. A jak? Oto postanowiliśmy zapytać guru diety owocowo-warzywnej dr Ewy Dąbrowskiej. Pani doktor, widzę, że Pani ma sok marchwiowy, ja mam pomidorowy. Dlaczego warto pić takie soki? Rzeczywiście soki są bardzo zdrowe. To już chyba każdy wie, każda mama, nawet jak dziecko karmi, to przede wszystkim właśnie też daje soki, bo tu się mieści w tym tak wiele tych warzyw, prawda? Tak wiele, żeby mieć w tej szklance wybrany ekstrakt, samo to, co jest najcenniejsze, prawda? Sok zawiera no, potęgę, kopalnię, na przykład te soki z marchwi, to jest kopalnia beta-karotenu. Także nawet po wypiciu szklanki, pamiętam kiedyś takie badanie robił ktoś mi i w skórze badał beta-karoten, a ja właśnie wypiłam chwilę przed tym sok z marchwi, to na skali się nie mieściło, ile w tej skórze było tego beta-karotenu. Także jest to coś po prostu niesłychanie zdrowego, ale to nie tylko beta-karoten, tu są wszystkie witaminy, to są minerały, to są wszystkie substancje bioaktywne, polifenole. Czego tu nie ma? No nie ma błonnika, prawda? Nie ma błonnika. Ale ten błonnik mamy w innych pokarmach i te soki razem z błonnikiem się cudownie komponują. Każdy sok tu, likopen na przykład, ile piszą ciekawych rzeczy o likopenie, o przeciwrakowych właściwościach likopenu, prawda? Też to jest skarb. W przeciwieństwie do surówek, których strawienie wymaga większej pracy ze strony układu pokarmowego, spożyty sok jest przyswajany przez nasz organizm niezwykle szybko, bowiem już w pół godziny po wypiciu. Zatem w obliczu braku czasu na przyrządzenie smacznej i zdrowej surówki możemy wypić butelkę jednodniowego soku warzywnego lub szklankę świeżego, wyciśniętego soku owocowego. Czyli takie soki mogą być składnikiem naszej codziennej diety i też detoksu warzywnego? Jak najbardziej, ponieważ właśnie warzywa, wszelkie warzywa mają zdolność właśnie aktywacji, bo w wątrobie są takie fazy detoksu, dwie fazy i właśnie te warzywa aktywują te fazy odtruwania, prawda? I to jest coś nieprawdopodobnego, że właśnie możemy się odtruć jedząc warzywa, pijąc soki. Prawda? Może wspomnę tylko o szczególnej roślinie, która włącza odtruwanie i to nie byle czego, odtruwanie pestycydów, kancerogenów i bardzo niebezpiecznych wolnych rodników. To są właśnie rośliny, które też można na sok. To są właśnie rośliny typu kapustne, brokuł, kapusta, jarmuż. One zawierają suforafan, który jest w stanie włączyć detoks w każdej komórce. Na przykład sobie wyobrażamy, pijemy sobie sok zielony, a w tym momencie już nam oko odtruwa wolne rodniki, czyli już mamy przeciwzaćmie, prawda? Działanie przeciwzaćmie. A wątroba w tym momencie odtruje wszelkie toksyny, prawda? Coś niebywałego. Ten czynnik, ten czynnik, który ten gen uruchamia przez ten sulforafan, nazywa się NRF2. Czynnik transkrypcyjny uruchamia geny detoksykacyjne i w tym momencie włącza całą potęgę różnych enzymów, które zmiatają, neutralizują wolne rodniki. To jest po prostu cała fabryka, aż się w głowie nie mieści. I my to uruchamiamy, często nawet nieświadomie. Uruchamiamy samo leczenie. Świeże i odpowiednio wyciśnięte soki stanowią najlepszy żywy pokarm, jaki możemy dostarczyć naszemu organizmowi. Dzięki sokom szybciej się zregenerujemy i przywrócimy organizmowi stan równowagi. Picie surowych soków z owoców i warzyw jest najpewniejszą, najskuteczniejszą, a także najszybciej działającą metodą odżywiania organizmu. Czy takie soki mogą wpłynąć na zmniejszenie zakwaszenia organizmu? Wszystkie rośliny z racji posiadania pierwiastków alkalicznych są alkalizujące. Wszystkie rośliny, nawet cytryna. Po prostu rośliny mają w sobie potas, mają w sobie wapń, mają w sobie sód, mają pierwiastki, które są alkalizujące. Pokarmy zwierzęce mają inne, z których kwasy powstają, siarkę, fosfor, prawda? Zupełnie z kwasów, prawda? Siarkowy, chlor, chlorowodorowy. Natomiast to neutralizuje właśnie te w pokarmach białkowych, neutralizuje te kwasy. A dla nas alkalizacja to jest wszystko. Jeżeli jest organizm zalkalizowany, to proszę sobie wyobrazić, to już w ogóle to nie jest środowisko na przykład dla raka, bo rak w ogóle się nie może rozwijać, jeżeli jest alkalizacja. A taką alkalizację najsilniejszą dają zieleniny, soki zielone. One mają pH
pH 10 w skali 14-stopniowej, czyli to jest jedno z najbardziej alkalicznych nasz organizm. I mają ich chlorofil, czego one nie mają. W takim razie na zdrowie. Na zdrowie. Regularnie spożywane soki warzywne i owocowe znakomicie regenerują organizm. Odpowiednio dobrane mogą stanowić fantastyczną kurację oczyszczającą, wspomagającą pracę całego organizmu od poziomu komórki aż do poziomu poszczególnych układów. Dostarczają bowiem składniki odpowiadające za prawidłowy przebieg reakcji biochemicznych w naszym organizmie. Dodatkowo w sokach skoncentrowane są pokaźne ilości antyoksydantów, biorących udział w neutralizowaniu wolnych rodników, dzięki czemu możemy skutecznie ochraniać nasz organizm przed chorobami cywilizacyjnymi i opóźniać procesy starzenia.